Cześć kochani, witam Was cieplutko u mnie na kanale i dziś przychodzę do Was z kolejnym filmem. Dziś zapraszam Was na projekt Denko. Dzisiaj będą pustaki z grudnia, część pierwsza. Oczywiście film jak zawsze podzielę na dwa odcinki, bo nie chcę, żeby one były takie, wiecie, mega, mega długie, bo też nie każdy ma tyle czasu, żeby półgodzinne filmy na YouTubie oglądać. I zaczniemy może od farby do włosów. Mam tutaj farbę z Sayosa, natomiast kolor jest mokka. I nie, to nie jest mój kolor, ja myślałam, że to fajnie wyjdzie na moich włosach. Natomiast odrosty owszem siwe pokryło, ale kolor mi wyszedł złoty, ciemny blond, taki jakiś bursztynowy blond. Wyglądało to obrzydliwie, tam gdzie miałam właśnie jaśniejsze włosy na odroście. Nie podobało mi się to, ja jednak zdecydowanie wolę, jak ten włos jest ciemniejszy, tak jak mam w tej chwili, zupełnie inaczej się czuję. Natomiast sama farba pokryła włosy, kolor niestety nie mój i do niego na pewno już więcej nie wrócę. Płatki kosmetyczne Cien, te małe płatki, które cały czas używam właśnie do przemywania twarzy, do toniku. No i tak samo służą mi właśnie do zmywania paznokci, jeśli chodzi o lakier taki zwykły. No i tu mam płatki kosmetyczne, te duże z Cien owalne. Ja dalej zmywam oczy tymi płatkami, moja córa też robi demakijaż tymi płatkami, więc wiecie, trochę nam jeszcze ich schodzi. Żel pod prysznic z Isany. Tu była Summer Nights, taka wersja kokosowo-owocowa. Powiem Wam, że zapach taki był bardzo średni, niby owocowy, tego kokosa w ogóle tu nie było czuć. 300 ml, fajna kremowa konsystencja, fajnie się pienił, dobrze mył. Natomiast zapachy znam lepsze, jeśli chodzi właśnie o te żele pod prysznic. Z Isany mam tu opakowanie po olejku, tym śmierdziuszku do mycia gąbek i pędzli. Z tego co słyszałam, olejek został wycofany, gdzieś tam zamienniki już dziewczyny polecały. Mam jeszcze 3 sztuki na zapasie, oczywiście wykończę, bo go bardzo lubię, natomiast no, będę musiała się rozejrzeć za innym produktem do mycia gąbek. Niekoniecznie odpowiada mi forma kostki mydła, bo ja nie lubię takiego rozciapcianego mydła na umywalce, denerwuje mnie to strasznie, więc dlatego używałam tego olejku. Mydła w płynie nie do końca domywają pędzle i gąbki, więc trzeba będzie się rozejrzeć za jakimś zamiennikiem, kupić coś innego, no i po prostu spróbować. Z Cien mam tutaj żel do mycia twarzy do skóry normalnej i mieszanej. 150 ml. Fantastycznego żelu, oczyszczającego super skórę. Nie ściągający, skóra nie jest zaczerwieniona, nie jest jakaś piekąca. Bardzo przyjemnie, delikatnie pachnie, więc polecam i kosztuje naprawdę niewiele. Z Avonu skończyłam zapach i to jest woda toaletowa 50 ml o moim imieniu. To jest zapach takich fiołków, ale takich fiołków ciężkich, w kierunku orientalnym. Nie każdemu zapach będzie się podobał, to jest specyficzny zapach. Mam jeszcze jedno opakowanie na zapasie, ale chwilowo muszę odpocząć od tego zapachu, bo mnie trochę zmęczył. Z Avonu mam jeszcze tutaj płyn do kąpieli, mój ostatnio ulubiony zapach, jaśmin. 500 ml, bardzo fajny płyn. Mi wystarczą 2 nakrętki na wannę, żeby woda była zmiękczona, o przyjemnym zapachu, z delikatną pianką. Uwielbiam. Mam chyba jeszcze 2 opakowania na zapasie. No i na pewno będę się trzymała tego zapachu, bo jest genialny. Jak jesteśmy już przy kąpieli, to mam jeszcze tutaj takie perełki do kąpieli z Bingo Spa. To przepięknie pachniało, z dodatkiem było olejku organowego. No i też wsypywałam sobie kilka nakrętek na wannę. Delikatnie to barwiło wodę, pięknie pachniało, pianki niestety nie robiło, ale produkt był bardzo przyjemny, fajnie mi się w nim myło. Mam jeszcze kilka innych produktów do kąpieli z Bingo Spa, więc za jakiś czas będziecie je widzieć w Denkach. I proszę, mydło do mycia dłoni. Niestety mydło zapachowo jest byle jakie, że tak powiem. Skończyło nam się w przeciągu 2 tygodni, więc jestem bardzo zaskoczona, bo z reguły te mydła pięknie pachniały i były mega wydajne. Coś się zmieniło w produkcji tych mydeł, bo nie przypadło mi ono do gustu. Poprzednie, bo mam tu jeszcze jedno mydełko, było świetne, genialnie pachniało, długo było u mnie w łazience, natomiast to skończyło się z mgnieniem oka. Zapach bardzo przeciętny. Mam jeszcze jedno o zapachu pomarańczowym, więc zobaczymy, jak się sprawdzi. A to mydełko oliwkowe było genialne. Było gęste, było treściwe, pięknie pachniało. Nie trzeba było dużo, żeby umyć dłonie. I to rzeczywiście było wydajne. Ja mam chyba jeszcze jedną wersję oliwkową. No i na pewno z przyjemnością zużyję. Natomiast te wersje zapachowe nowe są jak dla mnie po prostu do niczego. Produkt z kalendarza z Balea. Jeszcze z 2020 roku. To jest maseczka do włosów i tu było 20 ml i ta saszetka wystarczyła mi tylko na jedną aplikację. Bardzo szybko moje włosy ją wchłonęły.
ale jakichś efektów wow nie widziałam, więc no, nie jest to produkt, który mogę Wam polecić i którego Wam specjalnie szukała, żeby go zakupić. Madame Justine to jest hydrolat z róży bułgarskiej, 100 ml. Przepięknie pachnie od taką właśnie różą. Ja sobie używałam go zawsze rano i wieczorem zamiast toniku. Fantastycznie była nawilżona skóra. Na pewno kupię kolejne opakowania i to nie sztukę jedną czy dwa, tylko jak będę robiła zamówienie na stronie Madame Justine, to sobie po prostu zrobię zapas. Świetny kosmetyk, nie podrażniał mojej skóry, pięknie wyglądała buzia. No i ten jeszcze zapach genialny, także polecam. Do stóp mam tutaj numer 36, to jest taki typowy dezodorant odświeżający, bardzo przyjemnie pachnie, nie dusi ten zapach, nie ma talku w swoim składzie, odświeża stopy, więc od czasu do czasu lubię do niego powrócić. Maxi Creme, kolejne opakowanie kapsułek, jak widzicie, zjedzonych, wzmacniających włosy i paznokcie. Jesień, zima, jeszcze ten suplement diety będę stosowała na wiosnę, na lato. Znów sobie od niego odpocznę, wtedy wiecie, więcej witamin jest w warzywach, w owocach. Natomiast no, jesienią, zimą trzeba się posiłkować troszeczkę jeszcze innymi rzeczami. Pasta do zębów Himalaya Mint Fresh, moja ulubiona, jak widzicie, kolejne opakowanie jest użyte. No i wiadomo, kolejne mam w łazience i używamy. Alterra, szampon do mycia włosów nadający objętości, uwielbiam te szampony, tu jest 200 ml, pięknie pachną, są wydajne, fajnie myją włosy i skórę głowy, nie przesuszają też skóry głowy, nic się tam, wiecie, złego nie dzieje, bardzo lubię ten szampon, muszę sobie kupić kolejne opakowanie, bo już nie mam więcej na zapasie, a uwielbiam właśnie tą wersję zapachową. Z kosmetyków kolorowych mam tutaj podkład z Evaline Cosmetics i to jest Matte My Day. Tu miałam 02 kolorek, troszeczkę ciemniejsze, natomiast bardzo ładnie też wyglądał na mojej skórze. 40 ml, uwielbiam ten podkład, nie wiem, które to jest moje już zużyte opakowanie. Pięknie wygląda na mojej twarzy, idealnie się rozprowadza, bardzo ładnie się utrzymuje. No i wiadomo, kolejne opakowanie mam i używam. I na razie nie zmieniam podkładu, nie szukam jakichś innych. Cały czas trzymam się tego, bo ten się u mnie dobrze sprawdza. Z EcoCery mam tutaj wykończony puder bambusowy, sypki, biały, to jest 8 gramów. Produkt jest świetny, nie ciastkuje się, nie bieli, bardzo długo utrzymuje mat na mojej skórze. Jest bardzo, bardzo wydajny. No i oczywiście kolejne opakowanie już mam kupione. Procudent, pukanka do jamy ustnej z Rossmanna 500 ml. Bardzo przyjemna, nie hardkorowo mocna, odświeżająca oddech, robi robotę. W tej chwili mam na dole Listerin, białą wersję, jest po prostu obrzydliwy. Czekam z utęsknieniem, żeby skończyć to opakowanie i wracam z podkulonym ogonem do Procudenta, bo jednak dla mnie to jest najlepsza pukanka do jamy ustnej. Co my tu, kochani, jeszcze mamy? Botanik, taki mały krem do rąk, 30 ml, natomiast ja go używałam wieki. On jest tutaj z masłem shea i z olejem z konopi, czy mleko migdałowe, olej z konopi, coś w tym stylu. Zapach powiem Wam jak Cię mogę, ta konopia mi tutaj nie przeszkadzała, natomiast krem był bardzo, bardzo tłusty, nie wchłaniał się na moich dłoniach, bardzo długo go używałam, bardzo długo leżał właśnie przy moim łóżku, przy wieczornej pielęgnacji, stosowałam go co któryś tam dzień, bo ja nie lubię takiej tłustej warstwy na rękach, nawet jak idę spać, to mnie denerwuje, więc tą 30 zużywałam bardzo długo, cieszę się, że udało mi się skończyć ten krem, ale więcej go niestety nie kupię i nie polecam. I proszę, mam tutaj maleństwo z kalendarza, widzicie, zużywam jeszcze z poprzednich lat. To jest maska do włosów suchych, zniszczonych, przepięknie pachnie. Wydaje mi się, że teraz w filmiku z Ifrosze znowu Wam pokazywałam, że jest takie opakowanie. Fajna maseczka, bardzo ładnie właśnie włosy wyglądały. No i ten zapach jest po prostu genialny. Oni te zapachy w niektórych produktach mają po prostu mistrzostwo świata. No i jeszcze jedna rzecz mała z Ifrosze, szampon do mycia włosów do skóry głowy i do włosów suchych, natomiast coś się dzieje z moimi włosami, moje włosy coś nie do końca ostatnio się lubią z produktami z Yves Rocher, jeśli chodzi właśnie o szampony, mam wrażenie, że włosy są bardzo mocno obciążone, przetłuszczone, nie mogę stosować ich przy codziennej pielęgnacji, raz, dwa razy w tygodniu używam tylko szamponu, bo mam w tej chwili na dole otwarty chyba ten zwiększający objętość, który był dla mnie genialny, w tej chwili coś się dzieje z moimi włosami, więc nie wiem, czy to przez centralne ogrzewania, przez klimatyzację, że te moje włosy są jakieś takie dziwne, że bardzo szybko się przetłuszczają. Natomiast no, widzicie, że mam mało opakowanie szamponu i pewnie zostawię go sobie na letni wyjazd. Dezodorant z nieba, mój ulubiony, ta mniejsza pojemność, granatowy. Idealny dezodorant za trwałość, za świeżość, za zapach, za wszystko. Uwielbiam i się go trzymam. Tu mam genialny produkt. Ja tu miałam na wyjeździe w Bieszczadach i powiem Wam,
że to jest zapach czekolady i kakao. To było tak słodkie i tak fantastyczne i tak super otulało zapachem ciała, jak się człowiek mył, że to było coś wspaniałego. W tym roku nie widziałam właśnie tej wersji już z kakaem, ale to było coś wspaniałego i kolor był w ogóle taki czekoladowy, więc wiecie, miał ochotę człowiek to zjeść. Fantastyczny żel pod prysznic, pięknie pachniał, super mył, dość był wydajny, więc jakbym mogła go kupić w takim pełnym opakowaniu, to myślę, że bym się skusiła. Hegron, żel sprayu, kolejno widzicie duże opakowanie lakieru do włosów zużyte. Dla mnie idealny produkt, jeśli chodzi o utrwalanie mojej fryzury na co dzień. Włosy się trzymają przez cały dzień, nie sypią się po twarzy, nie rozłażą się tak jak przy niektórych lakierach. Dzisiaj mam na przykład Tafta i co chwilę gdzieś tu jakiś włos próbuje mi wejść do oczu, co mnie osobiście bardzo denerwuje. Bardzo fajny lakier, mocno trzymający. Oczywiście mam kolejne opakowania i używam. I zostały mi dwie rzeczy. Dobra, żebyśmy skończyli na dobrą nutę. Tu mam tusz do rzęs z Evaline Cosmetics. Nie wiem, co mnie podkusiło. Zamiast kupić ten tusz, który ja zawsze kupuję, czyli Cyl Brightest, to kupiłam sobie tą wersję Fiberlast. Niestety ta szczotka to jest dla mnie tragedia. Ile razy ja się dziabnęłam w oko. Ona jest, widzicie, taka płaska, z bardzo tutaj ząbkami takimi ostrymi. Ile razy ja się dźgnęłam w oko, to tylko ja wiem. Bardzo źle mi się malowało tym tuszem rzęsy. Sama formuła tuszu była jak najbardziej ok. Do tego nie mam się co przyczepiać. Natomiast szczoteczka była tragiczna do malowania rzęs. No niestety, żegnam się z nim czule. I więcej go na pewno nie kupię. I zostało mi jeszcze tutaj serum z The Ordinary z peptydami. 30 ml, produkt z pompką, genialny produkt. Pięknie wyglądała moja twarz, chyba muszę sobie za jakiś czas znów wrócić do tego produktu. Używałam go i rano, i wieczór. Bardzo fajna aplikacja, w ogóle produkt jest przezroczysty, więc bardzo szybko się to wszystko wchłaniało, nie kleiło się, nic się nie ważyło później, ani krem, ani podkład. Genialny produkt, bardzo, bardzo wydajny. Przez wiele miesięcy używałam właśnie tego produktu rano i wieczorem. Polecam, jak macie okazję, wypróbować, bo naprawdę do skóry dojrzałej produkt z peptydami to jest to. Kochani, to by było tyle, jeśli chodzi o pierwszą część projektu Denko. Dzisiaj Wam dziękuję, że byliście ze mną. Pozdrawiam Was wszystkich cieplutko i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!